Cześć, witam się z wami. Jest czwartek, już jest godzina 14. Nie wstałam dopiero, ale dopiero teraz włączam kamerę. Tydzień był w miarę, niedziela, poniedziałek w pracy były całkiem fajne, przyjemne. Nawet sobie pomyślałam, że będę miała łatwy tydzień. Za to jak pierdykła we wtorek, tak, to była masakra i mój lunch trwał dokładnie 6 minut. Także masakra była. Później w środę już było lepiej, nauczyłam się czegoś nowego, także bardzo fajnie, miałam trening. A dzisiaj wstaliśmy rano i mieliśmy wykupione bilety do takiego parku, ogrody z dinozaurami, i pojechaliśmy sobie właśnie tam. Na szczęście udało nam się, że nie padało, bo trochę się przeraziłam patrząc, że mamy przerwę w naszym lecie. Także pojechaliśmy i na szczęście miałam kamerę włączoną. Nie, niedługo, bo tylko tam, wiecie, na moment niektórych dinozaurów, także zaraz sobie to zobaczycie. Ale tam kwiaty, nie kwiaty, to wiadomo, nie robiłam już filmiku. Mam nadzieję, że może uda mi się te zdjęcia tutaj w ten filmik wstawić. To będzie kolejna może moja lekcja, jak dostawiać do filmiku zdjęcia, to wtedy moglibyście sobie zobaczyć piękne okazy pięknych kwiatów. O, jak mi spadło to. No i co? Cały tydzień w ogóle biorę udział w takim czymś, w takim wyzwaniu, które sama sobie stworzyłam. Lucy, jedna z trenerek, którą bardzo lubię, zrobiła wyzwanie 10 tysięcy kroków dziennie. Ja kiedyś, ci co mnie znają, zawsze miałam minimum 10 tysięcy, a potem przez ostatnie 2-3 miesiące zdarzało mi się dni, gdzie miałam 8-9 tysięcy i strasznie mi się to nie podoba, bo to jest jakaś masakra. Także po pierwsze, w tym miesiącu i do końca roku nie ma opcji, żeby nie było 10 tysięcy kroków. Teraz na szczęście nasza znajoma wyjeżdża bodajże w piątek, także już będę miała swój pokój treningowy, ale muszę przynajmniej jakieś aktywność fizyczną zrobić. Taki mam sobie, zrobiłam sobie wyzwanie takie na czerwiec, czyli codziennie minimum 5,5 km szybkiego marszu. 5,5 dlatego, że tyle wychodzi dwa okrążenia wokół mojej wioski. Albo minimum 30 minut ćwiczeń. Znalazłam przefajne ćwiczenia, których już nie mogę doczekać, żeby spróbować. Niestety jest mi do tego potrzebne miejsce, a miejsce zajmuje ta znajoma, która z nami mieszka. Ale tak jak mówię, ona już wyjeżdża, także spoko. Dlatego teraz właśnie jest druga. Ja sobie tylko dopijam moją kostę. Wypiję kostę, skorzystam z ubikacji, wiadomo, bo po koście mi się będzie chciało sikać. I potem co? I potem pójdę na marsz. Zobaczymy, ile uda mi się przejść, bo ma padać. Także dopóki będzie w miarę, to przynajmniej 5,5 będę chciała zrobić. Chociaż marzy mi się 8, ale to zależy, czy pogoda pozwoli. I co? Później po koleżankę jedziemy do pracy. Z tego powodu, że bierzemy ją na zakupy, bo jutro robi urodziny. I wiecie, nie ma samochodu, więc ciężej tak jakieś napoje, nie napoje przedźwigać samemu. Więc tyle, kończę. Później oczywiście sobie wybierzemy zwycięzcę. Jezus, bolą mnie nogi, słuchajcie. Zwycięzcę konkursu, w którym było do wygrania pędzle i maseczki, ale chyba trzeba będzie zrobić ponowne rozdanie maseczek z AliExpress, bo nikt się po niej nie zgłosił, także w sumie czekają nas dwa rozdania, dwie wyniki rozdań, także czekajcie ze mną i niedługo zobaczycie. A na uszu, chciałam wam pokazać na uchach, Boże, co ja mówię, na uszach kolczyki. To są kolczyki z AliExpress, ale o nich dowiecie się więcej w filmiku z AliExpress, ale chciałam wam tylko pokazać, jak fajnie wyglądałam, przynajmniej mnie się podobają. Dobra, ja kończę pić moją kawę, i później też przyjdę do was pokazać wam nowe książki. Także czekajcie. Koniu, przepraszam, gdzie jest pasbaj?
Are you actually? The thing is, this is a country park. Sometimes with your camera, you can see much, you see? But then when you look, when you are looking normally, it's... Słuchajcie, ja już wróciłam ze spaceru, albo z marszu raczej szybkiego, jest za 8:05. Nadrobiłam sobie komentarze, jeżeli chodzi o YouTube'a, samego YouTube'a nadrobię troszeczkę później, ale stwierdziłam, że mam tą chwilkę, to sobie wybierzemy zwycięzcę obu konkursów. Pierwszy to będzie konkurs maseczkowy, bo osoba się nie zgłosiła z poprzedniego filmiku, a potem maseczkowy. A potem właśnie te pędzle i maseczki. Także zapraszam Was teraz właśnie na
wybór dwóch osób. Ja już nie będę swojej twarzy pokazywać po, także pamiętajcie, osoby, które wygrały o zgłoszenie się, czym szybciej się zgłosicie, tym szybciej wyślę paczkę. Pewnie nawet jutro bym ją wysłała, jeżeli jutro w piątek, jeżeli dzisiaj to zobaczycie wieczorem lub jutro rano. W sobotę najpóźniej się postaram, chociaż czasem różne rzeczy mogą się zdarzyć i mogę tą wysłać paczkę tydzień później, gdyby na przykład poczta była wcześniej zamknięta, tak jak przy ostatnim razie. Także słuchajcie, do soboty macie czas, żeby się zgłosić. Po sobocie już od razu będziemy sobie losować nową osobę. Także zapraszam na oba rozdania. Korzystam z tej samej strony, z której korzystałam ostatnio i najpierw sobie wybierzemy zwycięzcę filmu maseczkowego. Przypominam, trzeba było napisać słowo maseczki i szukamy sobie osoby, która wygrała. Zobaczymy. Winner Sweet Life by Pola. Maseczka. Chętnie przetestowałabym te maski, jestem ciekawa efektów u siebie. Pozdrawiam serdecznie. Winner Sweet Life by Pola. Kochana Sweet Life by Pola, masz czas do soboty, żeby się do mnie odezwać. A ja, kochani, się rozłączam tylko na chwilę, aby załadować kolejny filmik. Przepraszam, już mamy załadowany kolejny filmik. I kochani, tutaj trzeba było podać hasło pędzle. Także szukamy sobie zwycięzcy, nie ma co przedłużać. Szukamy. I mamy Michalina G. Pędzle, pozdrawiam serdecznie. I kochani, przyszedł czas na kolejny wybór zwycięzcy. Tym razem będzie to pędzle i maseczka. Pamiętajmy, i dwie maseczki. Pamiętajmy, że trzeba było wpisać hasło maseczka czy maseczki. Jakoś tak. Szukamy. Tam tararararara. Angelika Janowska, pędzle i maseczki, super odcinek, pozdrawiam serdecznie. Czyli naszym zwycięzcą jest Angelika Janowska, która nie dość, że podała hasło pędzle i maseczki, to jeszcze napisała super odcinek, pozdrawiam serdecznie. Ogólnie wiadomo, hasło jest trzeba podać, ale bardzo jest mi miło, jeżeli ktoś napisze właśnie nawet takie zdanie typu pozdrawiam serdecznie, cokolwiek, a nie takie twarde maseczki. Także kochana Angelika Janowska, gratuluję Ci bardzo serdecznie, a ja, kochani, widzę się z Wami troszeczkę później. Cześć Wam, słuchajcie, jest godzina w pół do 11 jakoś tak, dopiero wróciłam do domu i w ogóle zwaliłam sprawę, bo nakręcałam dla Was film maseczkowy i założyłam maskę i chciałam do Was wrócić z review, jaka ta maska była, a zapomniałam, że mam kartę pamięci włożoną w laptop i nie mogłam jej usunąć, a maskę musiałam ściągnąć, także nie dałam Wam znać, jak ona się spisała, no ale trudno, dam Wam znać po prostu nagrywając kolejną. Ale co gorsza, myślałam, że mam większość filmu dla Was już nagraną, a nie mam. Także będę musiała teraz siedzieć po nocach i to robić. Więc ten filmik pojawi się późno w nocy pewnie. Albo go wrzucę po prostu w poniedziałek rano. W poniedziałek, co ja gadam, w piątek rano. Zobaczymy. Byliśmy w Costco, koleżanka zrobiła duże zakupy na jutro na urodziny, ja sobie już też kupiłam alkohol, który do niej wezmę przy okazji. Także ogólnie dzień spoko, teraz jestem troszkę zmęczona, ale jest ok. Byłam u rodziców, odebrałam moje przesyłki, także już Wam pokażę, co kupiłam. Zacznę od książek. Mam teraz książki tej szwedzkiej pisarki, o której Wam mówiłam, że jakoś ciężko mi idzie czytanie jej książek, pomimo tego, iż książka była ciekawa. Wydaje mi się, że chodzi o styl pisania, bo jest troszeczkę inny. Jestem jednak przyzwyczajona do pisarek angielskich, brytyjskich lub amerykańskich lub polskich. Chociaż polskie też tak średnio, no ale... Ale później powiem Wam, że tak się rozkręciłam, że w niedzielę chyba do północy siedziałam i czytałam, żeby skończyć książkę. W międzyczasie mój znajomy wystawił książki na sprzedaż, słuchajcie, i stwierdziłam, że nieważne, że mam już te 4 książki, to ja sobie po prostu kupię te 5 od niego, bo on chciał za nie chyba 20 funtów, jakoś 17, ale ja mu tam dałam więcej. Za dwie dychy 5 książek to i tak jest bardzo mało, także wzięłam je od razu. No i kończąc tą książkę tej szwedzkiej pisarki, stwierdziłam, że zrobię sobie przerwę od niej i wezmę tą książkę, jedną z których kupiłam od właśnie Sebastiana. Jedną z tych książek jest ta książka. Jest to Gillian McAllister, Wszystko oprócz prawdy. Książka jest rewelacyjna. Dzisiaj nie miałam czasu jej czytać, ale zobaczcie, już mi zostało tylko tyle. Reszta jest przeczytana, bo jest po prostu świetna, naprawdę świetna. Bardzo ją Wam polecam, a teraz Wam pokażę kolejne 4, które kupiłam, a później przejdziemy do zakupów ciuchowych.
Czyli tak, jeszcze raz tą, którą czytam teraz, Wszystko oprócz prawdy. Świetna, świetna książka i już teraz mogę Wam ją polecić. Wciąga dosłownie od drugiej kartki. Kolejną książkę, którą kupiłam, jest to Michelle Richmond i Że Cię nie opuszczę. Kolejna książka to jest Plotka Leslie Cara. Kolejna to jest Zamiana Rebeki Fleet i Bezbronne Taylora Adamsa. Takie pięć książeczek, słuchajcie, naprawdę po nich nawet nie widać, naprawdę ktoś je przeczytał tylko raz, także fajna okazja i myślę, że te książki są mega w moim stylu, fajne kryminały, thrillery, także szybko mi one pójdą. A teraz ciuszki. Dobra, książeczkę Wam pokazałam, teraz czas na ciuszki. Większość ciuszków jest z Minta, jak wiecie, to jest moja ukochana firma, jeżeli chodzi o koszulki teraz. Kolory na razie ta firma robi tylko białe i czarne, ale wcale mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, kiedyś w ogóle czarny to uwielbiam. Biały kiedyś nie lubiłam, a teraz bardzo polubiłam, także fajnie. I tak jak mam fazę na ciuchy komiksowe i artpod, to tak samo mam z Minta i bym chciała mieć bardzo dużo ich, chciałabym mieć dużą kolekcję ich. Te, które zobaczycie jeszcze są po 11 funtów z Minta, ale teraz już ceny poszły do góry i będą po 12, ale ceny i tak są spoko, bo w niektórych butikach są one po 15 funtów za jedną. Ciuchy są po prostu mega, jeżeli chodzi o moją osobę, one są mega, 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 także Wam pokażę teraz. Oczywiście już idą do mnie kolejne przesyłki od tej samej dziewczyny, też z Minta robię zamówienie, bo cały czas przychodzą nowe wzory, także zapraszam Was na hola z Minta. Zaczniemy sobie od kolczyczków, które zamówiłam ze stali chirurgicznej do mojego łańcuszka. Firma Virgin, one były za 5 funciaków. Takie bardzo małe, delikatne, złote kolczyki. Kupiłam sobie leginsy. Leginsy są z firmy jakieś Hidden i mi się mega spodobały, ponieważ są nieprześwitujące i mają napis na jednej stronie. Mega, mega fajne. I teraz przechodzimy do Minta. Pierwsza koszulka z Minta. Jest czarno. One zawsze przychodzą, słuchajcie, w metkach, z metkami. Ja sobie zawsze osobiście biorę large, bo large to jest takie 12-14. Medium też normalnie mam niektóre, bo jak nie ma large'ów, to biorę medium, ale ja po prostu wolę luźniejsze te bluzki niż obcisłe. I te buty na pierwszy rzut oka wyglądają normalnie. Napis jest Be the Original, co jest moim, ale zobaczcie się z bliska. Widzicie? Sznurówki są zrobione z koralików. Każdy but ma inny kolor koralików i do tego mają cyrkonie. Zobaczcie, to jest po prostu, te zdobienia są boskie. Zobaczcie tutaj na przodzie buta na przykład tego. I ten ostatni też tak ma. No te zdobienia są megaśne, no po prostu przepiękne. Już chyba te były za 12, tak mi się wydaje, 11 albo 12. Kolejna kojarzy mi się z Lady Gagą. Co mnie urzekło w nich, to właśnie troszeczkę inne rękawy. Okulary są zrobione z cyrkonii oczywiście, do tego tutaj ma takiego kolczyka i naszyjnik. Zobaczcie, jaki ma naszyjnik pani. I to jest taka bluzka. Ja ją mówię bluzka Lady Gaga. I teraz tam, ta nie jest Lady z Minta, ale mega mi się spodobała. Fajna, sportowa, różowa, ze świetnym lampasem, który się kończy tak. I ta bluzka, zobaczcie, jak jest wycięta. Wycięta jest zamkiem. Ona była chyba za 15 funtów, tak mi się wydaje, ale nie chcę Was kłamać. No taka o, sportowa, luźna, oversize'owa. Tutaj z naszywką La Pia. Świetna, świetna, świetna. Kolejna z Laminta, ta na pewno była za 12. Ona jest dłuższa. Ona jest taka poza pupę, gdzie Mint nie robi takich koszulek, ale ta akurat jest pierwsza z takich długich. Piękny kapelusz zdobiony. I do tego jest piękna, zdobiona torebka. No po prostu bajka. Słuchajcie dziewczyny, z tym się nic nie dzieje, ja to normalnie piorę, tylko trzeba brać w 30 stopniach, nie więcej. Mega piękne, mega, po prostu mega. I kolejna biała. Znowu Madonna, już Madonna. Mary Monroe, Boże Święty. Just be a queen. Zobaczcie, jak to się pięknie mieni, widać to. Widzę to w kamerze. Be a Queen, korona jest zrobiona z cyrkonii, brązoletki z cyrkonii, kolczyki, zaciekanała kolczyki piękne. No przepiękna. Zobaczcie. No mega, no mega. I teraz ostatnia, ta była z innego butiku, ta była za funtów 20.
Pod spodem jest zwykła bawełniana koszulka, a to jest siatka. Siatka jest ściągana, można ją sobie łączyć z czym się chce. Spodobało mi się to w tej bluzce, że na rękawach ma sportowy styl lampas i właśnie, że na biuście nie jest przezroczysta, tylko jest tak i to się tu podnosi. I ta była za 20 funtów już z wliczaną przesyłką. Także mega podobają mi się te ciuchy. Także takie moje zakupy, uważam, że są świetne. Przepraszam, powiem to nieskromnie, ale po prostu uwielbiam to, co przyszło teraz. W ogóle idzie do mnie mega paczka, ale to kurierem. Tylko czekam na jeszcze jeden dres z Polski, który ma przyjść do tej dziewczyny z myszką Miki. Co ja w ogóle robię z włosami? Także jestem mega zadowolona. Teraz kończę Wam składać vloga. Pewnie pójdę znowu koło pierwszej spać, ale jutro w sumie nie mam nic do roboty, tylko o 12:30 mam rzęsy. No i urodziny, ale urodziny są na 20, także wyspać się jutro mogę. Więc kończę, życzę Wam powodzenia, życzę Wam dobrego dnia, miłej nocy, zależy o której godzinie to oglądacie. A ja chciałam Wam podziękować za wszystkie łapki w górę, wszystkie łapki w dół, wszystkie komentarze. Dziękuję i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to właśnie teraz, będę bardzo wdzięczna. Buziaczki, pa!